chyba zrezygnować z zakaszy. A moja ciocia Jadzia usłyszała o sobie piosenkę. Ja pragnę ci wszystkim pozdrowić. Podziękować ci za cały trud i włożoną w umowanie i za każde wyrzeczenie, za każdą wspólnotę. Poświęciłem, żeby być przy nas, za zrezygnowanie z pracy, aby mieć więcej czasu dla nas, za znoszenie nas, za każdy uśmiech. I za to, że po prostu jesteś mamą. A mój tatko, także pragnę pozdrowić mojego brata Damiana. Czarną bluzę mam na gorsie. Proszę Państwa, nie jest źle. Gdy zostanę marynarzem, to uwiony cały świat. Gdy zostanę też grafem, to pochowam wszystko. Zawsze ma dla mnie dobre słowo. Jest dla mnie wsparcie. A mój tatko, Bóg wie gdzie. Jadł ci się tak jak proszę Państwa, nie jest źle. I także pragnę pozdrowić moją mamę chrzestną, ciocię Basię. I także życzyć wszystkiego Bożego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję ja za udział w Waszej tej audycji. Mam nadzieję, że spotkamy się w Czerwonej Górze. Wtedy cały mały arcyzm można spotkać na Jasnej Górze, już nie była mowa. No ale w sierpniu przyjedziemy pod ogródkę. Zaproszenie jest przyjęte. Teren piękny, więc temat jak zawsze jest bardzo ważny, aktualnie podejmowany. Czujemy się tam dobrze, więc myślę, że przyjedziemy, nic nie stanie na przeszkodzie. Bardzo dziękuję Wam. Dziękuję wszystkim, którzy tego wieczoru do nas pisali, SMS-owali. Dziękuję serdecznie za wszystko, za każdą aktywność. Oczywiście zapraszamy, zachęcamy za tydzień czas zrzestania Westerplatte Młodych Spół Lednickich. Dzień przed spotkaniem młodych Lednica 2000. Na zachętę pieśni, którą będziemy śpiewać, Idź i kochaj, hymn tegorocznej Lednicy już za moment wybrzmi na antenie naszego radia. Później ostatnie wydanie tego dnia wiadomości. Wszystko wokół mówi tak mało możesz. Jesteś za słaby i wiesz co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Dawaj naszego pracownika z własnym kandydatem i później po kolei po prostu kilka etapów po kolei, jest ankieta, jest spotkanie u nas w biurze w Warszawie, później są testy psychologiczne, są dalsze rozmowy, kolejne spotkania. Jest taki też jeden moment, w którym także są do SOS Dziecięcej. Wracają z pewnymi pytaniami, wyrażeniami. To jest też taki moment właśnie refleksji i... Jaćka, gruba Jaćka. O tę część psychologiczną chodzi. I później są takie wolontariaty, powiedzmy, do tygodnia czasu. Znowu są rozmowy i dalsze upewnianie się tak też ze strony kandydatów, że oni faktycznie dalej chcą być z tymi rodzicami SOS, a z naszej strony, że faktycznie są też oni gotowi, że my też po ich stronie widzimy tą chęć i gotowość. A później, tak jak mówiłam wcześniej, też kończy 3-miesięcznym stażem. Tak umownie mówimy 3-miesięczne, czasami się przedłuża. Tutaj też z tego względu, że później po prostu ta kwestia zbierania opinii o kandydatach, jeszcze tutaj jest ukończenie kursu specjalnego, to wszystko jak się zazębia, to czasami może potrwać tak do 4-5 miesięcy. Po rekrutacji rozpoczyna się życie rodzica zastępczego. Oto jak wygląda takie życie. Chciałbym dopytać panią Violettę Lewandowską z organizacji Mama SOS Siedlce. Dzień dobry. Dzień dobry, pięknie, witam. Pani Violetta, to wszystko, o czym mówiła pani Magdalena, dla pani zapewne brzmi znajomo, prawda? Tak,
poprzedni. Jestem mamą siódemki dzieci. Lubię pluskwy kilogramami jeść. Och, jakie to jest pychotki. Ojojojojojojo. A wyciągam je ze szczotki. Na ulica Dobrowoli. Ukochane moje dzieci. Zdecydować się na ten krok, żeby zostać rodzicem zastępczym, mamą zastępczą. Zawsze pracowałam z dziećmi. Pracowałam w Domu Pomocy Społecznej z dziećmi poszkodowanymi. I tam właściwie kolega przyniósł mi taką ulotkę z ziotkami dziecięcymi. To był kolega Mohikanin. Powiedział do mnie, wiesz co, ty się do tego nie przyniósł jej ulotkę. Kochasz te dzieci, kochasz pomagać. Tak na niego spojrzałam, mówię. Kurczę, troszeczkę to daleko, tak? Bo zależy na tym, by NATO i Unia Europejska pozostały jednością. Zadaniem Europy Środkowo-Wschodniej jest być adwokatem polityki otwartych drzwi do Unii i sojuszu, powiedział prezydent Polski Andrzej Duda w Bratysławie. Podczas swojego wystąpienia na forum Globsek poinformował też, że zdecydował się uczynić inicjatywę Trójmorza jednym z priorytetów swojej prezydentury. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego podkreślił, że jej charakter nie jest tyle polityczny, co infrastrukturalny i gospodarczy. W Taormini na Sycylii trwa 43. szczyt przywódców krajów G7. Uczestnicy szczytu podpisali wspólną deklarację w sprawie zwalczania terroryzmu. Wyrazili w niej solidarność z Wielką Brytanią po niedawnym zamachu w Manchesterze. Szczyt zakończy się w sobotę. To już czwarte forum polityczno-ekonomiczne szefów państw i rządów bez udziału Rosji. Kraj ten, który uczestniczył w formule G8, został w niej zawieszony w 2014 roku po rosyjskiej aneksji Krymu. Grupa G7 zrzesza Francję, Japonię, Kanadę, Niemcy, Unię Europejską, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Włochy. Ubiegłoroczny szczyt NATO odbył się w Japonii. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 9-osobową Radę Społeczną przy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. W skład Rady weszli przedstawiciele organizacji społecznych, którzy od lat wspierali konkretne osoby, ofiary dzikiej reprywatyzacji. Zadaniem Rady będzie opiniowanie wszystkich decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Komisja rozpocznie pracę w najbliższy poniedziałek. Na jej czele stanął wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki. Połączenie referendum konstytucyjnego z wyborami samorządowymi w jednym akcie jest niemożliwe, ale oba głosowania mogą odbyć się jednego dnia, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wojciech Hermeliński. Szef PKW wskazał, że przeprowadzenie wyborów i referendum w tym samym czasie może powodować jednak pewne trudności. 1 czerwca PKW spotka się z pełnomocnikiem prezydenta do spraw referendum Pawłem Muchą. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum konstytucyjne odbyło się 11 listopada przyszłego roku. Centralne Biuro Antykorupcyjne udaremniło próbę wyłudzenia zwrotu podatku VAT na kwotę 100 milionów złotych. Zatrzymano 3 osoby. Próbowano wpuścić do obiegu lewe faktury na 1,5 miliarda złotych. W udaremnionym procederze faktury dotyczyły telefonów komórkowych. Śledztwo CBA prowadzone jest pod nadzorem Warszawskiej Prokuratury Regionalnej. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarząd Platformy Obywatelskiej rozwiązał struktury partii na Podkarpaciu. Komisarzem tamtejszej PO został były wiceminister skarbu, obecnie poseł Platformy Zdzisław Gawlik. Poprzednią Platformą na Podkarpaciu kierował samorządowiec i były poseł Krzysztof Kłak, który sam zrezygnował z pełnionej funkcji. Adwokat Andrzej Zielonacki jest kandydatem klubu PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Zielonacki, adwokat z Poznania, jest kandydatem na miejsce sędziego Stanisława Biernata, którego kadencja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego kończy się 26 czerwca.
Prezydent Andrzej Duda z małżonką i premier Beata Szydło złożyli życzenia mamom z okazji Dnia Matki. Prezydent wraz z małżonką podziękował mamom za troskę o zdrowie dzieci, edukację i dobre wychowanie. Życzyli także, by dzieci były prawdziwą pociechą, powodem do dumy. Wiem, że pełniąc wiele ról w życiu, to właśnie bycie mamą jest tym najwspanialszym i najważniejszym. Podkreśliła z kolei premier w specjalnym nagraniu. Koncert polskiej piosenki zorganizuje wspólnie z Telewizją Polską Samorząd Kielc. Impreza ma się odbyć 10 czerwca w Amfiteatrze na Kadzielni. Organizacja przedsięwzięcia jest skutkiem wypowiedzenia w poniedziałek przez władze Opola umowy TVP o współorganizacji 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Impreza miała się rozpocząć 9 czerwca. Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Józef Poniatowski i Kazimierz Pułaski zostali wybrani na patronów 5 samolotów do przewozu VIP-ów. Maszyny Gulfstream G550 będą nosiły nazwy księcia Poniatowskiego i generała Pułaskiego. Boeing B737 Piłsudskiego, Dmowskiego i Paderewskiego. Pierwszy samolot G550 przyleci do Polski w czerwcu. Ponad 50 zgłoszeń wpłynęło od chętnych, którzy chcą wziąć udział w konkursie na budowę pomników prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej w Warszawie. W połowie kwietnia Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że rozpoczyna 2 równoległe przebiegające konkursy, które mają wyłonić autorów projektów pomników smoleńskich. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządu 54M zginęło 96 osób, w tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Już po raz 16 Instytut Pamięci Narodowej przyznał Nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej. Uroczysta gala, podczas której rozdano statuetki, odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Pośmiertnie nagrodę przyznano świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. O uhonorowanie Lecha Kaczyńskiego zabiegało kierownictwo Muzeum Powstania Warszawskiego. Ograniczenie dostępu do alkoholu oraz reklam napojów alkoholowych to postulat uczestników konferencji Ku trzeźwości narodu. Odpowiedzialność rodziny, kościoła, państwa i samorządu. Podkreślano też konieczność promocji zachowań abstynenckich. Organizatorami spotkania, które odbyło się w Sejmie, były Parlamentarny Zespół do spraw rozwiązywania problemów uzależnień i Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Na poligonie w Orzeszu zakończyły się ćwiczenia taktyczne Puma. W manewrach brało udział około 2,5 tysiąca żołnierzy, w tym batalionowa grupa bojowa NATO. Szkolenie było pierwszym poligonowym testem współdziałania żołnierzy z wielonarodowego batalionu i brygady. Nieznani napastnicy zaatakowali grupę koptów w prowincji Alminia w środku Syrii, gdzie w zamachu zginęło 26 osób, a 26 zostało rannych. Koptowie udawali się do jednego z klasztorów na zachodzie prowincji, kiedy ich pojazdy zostały zaatakowane. Stanowiąc około 10% ponad 90-milionowej ludności Egiptu, koptowie od dawna skarżą się na dyskryminację. W ostatnim czasie doszło do aktów przemocy. Brytyjska policja poinformowała, że duża część siatki terrorystycznej ujawnionej w wyniku śledztwa wokół zamachu w Manchesterze została rozbita. Jednocześnie w związku ze sprawą zapowiedziano kolejne zatrzymania. Dotychczas brytyjska policja aresztowała 10 osób, ale 2 z nich, kobietę i mężczyznę, zwolniono bez postawienia im zarzutów. W ataku zginęły 22 osoby, a 119 zostało rannych. Do wybuchu bomby podłożonej przez terrorystę samobójcę doszło po koncercie w hali widowiskowo-sportowej. I tą informacją kończymy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Do tej dla mnie podwalić.
Także wszystkiego najlepszego życzymy pani. Tak, tak. Organizacja Mama SOS Siedlce. Dziękuję pięknie.